Dzień dobry. Dzięki, że jesteście z nami. Nazywam się Przemysław Gerszpan i będę moderatorem tego panelu. Nasze pytanie to, dlaczego inwestowanie indeksowe staje się coraz popularniejsze? Będziemy mówili o najważniejszych trendach, na które warto zwrócić uwagę. Z nami są Aleksandr Andrój, wiceprezes zarządu GPW Benchmark, jak również Efram Slen z Nasdaq Investment Intelligence. Ale zanim przejdziemy bezpośrednio do odpowiedzi na to pytanie, poproszę dwójkę naszych panelistów, żeby się przedstawili i powiedzieli o swoich doświadczeniach z branży. Aleksandro, powiesz nam coś więcej o sobie i firmie? Zacznę od firmy. GPW Benchmark to część. GPW zajmujemy się indeksami. Administrujemy licencją dla wszystkich indeksów WIG. Dodatkowo dajemy benchmark dla innych indeksów. W tym momencie analizujemy benchmarki dla sektora stuprocentowych. W przyszłości będziemy również wdrażali do naszej oferty takie właśnie segmenty bardzo spersonalizowane, dopasowane do naszych odbiorców, fundusze inwestycyjne, na przykład fundusze inwestycyjne, jak również zagraniczne, tak żeby nasi klienci otrzymywali ofertę skrojoną na miarę. Jestem wiceprezesem zarządu firmy odpowiedzialną za metodologię benchmarków, jak również powiększanie naszej oferty dla rynku polskiego, dla wszystkich indeksów i biznesów, które obejmuje giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dziękuję. Teraz Efram, jaka jest Twoja rola w Nasdaqu? Cieszę się, że mogę z Wami dzisiaj być. Nazywam się Efram Slan, Global Head of Index Research. Pracuję w Nasdaq już od 11 lat. W biznesie od 13 lat, więc jestem już w branży jakiś czas. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tej konferencji. Odpowiedź na pytanie, dlaczego inwestowanie indeksowe staje się coraz popularniejsze. Jeżeli chodzi o Nasdaq, nasza giełda została powołana do życia w 1971 roku. To był wtedy indeks Nasdaq Composite. Teraz mamy 45 tysięcy różnych indeksów. No, obejmujemy różne indeksy tematyczne, klasowe i tak dalej, ale oczywiście mówię o tym szerzej w trakcie dzisiejszego panelu. Bardzo dziękuję. No i teraz bezpośrednio do pytania, które nas tutaj sprowadziło. Dlaczego inwestowanie indeksowe staje się coraz popularniejsze? No, to jest najważniejszy temat naszej dzisiejszej dyskusji. Jak zdefiniowalibyście popularny? Czy indeksowanie, czy przepraszam, inwestowanie indeksowe już jest popularne? Efram, może odpowiesz jako pierwszy. Bardzo, bardzo chętnie, bo po to tutaj jestem. Już wiele lat temu inwestowanie indeksowe pojawiło się tak naprawdę w pierwszych latach 2000, kiedy został powołany do życia indeks S&P 500, no i rok 71, czyli Nasdaq Composite. John Bogle, który był innowatorem na tym polu, o tym na pewno będziemy jeszcze dzisiaj mówić, mówiąc o funduszach inwestycyjnych, no to tutaj się dużo na pewno bardzo wydarzyło. Teraz, czy coś jest popularne, to mierzymy śledzeniem dolarów i benchmarkingiem. Co ludzie robią? Jak inwestorzy patrzą na to, co sobie radzi? No, to perspektywa inwestorów. Tym zajmuje się benchmarking. Jak produkty, które kupujemy sobie, radzą na rynku? A z punktu widzenia wartości pieniężnej, jak kupujemy produkty, no to tutaj benchmarki są bardzo istotne. Jak na przykład S&P 500. Spider, Vanguard i w sumie trzy indeksy urosły $1 bilion w ostatnim roku. Więc tutaj w perspektywie ETF
Tutaj przełamana została bariera 10 bilionów dolarów. W tamtym roku mieliśmy właśnie zwyżkę napływów o 1 bilion. Większość ETF-ów jest oparta o indeks. A z perspektywy polskiej, lokalnej, co na ten temat możemy powiedzieć? Dziękuję, Efram. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne z punktu widzenia właśnie tych firm, które podążają za wielkimi rynkami. Historia polskich indeksów nie jest tak długa. Sam WIG ma krótką historię, rozpoczął się w latach 90. ubiegłego wieku, a oferta indeksów na WSE na początku to było 3. To się rozrastało przez lata, aż do sytuacji dzisiejszej, gdzie mamy wraz z dostosowywanymi indeksami, mamy ich około 50. To było konieczne, aby dać możliwość inwestowania w dużych grupach spółek. Natomiast pytanie, czy obrót indeksowy staje się coraz bardziej popularny? Trzeba powiedzieć tak. Natomiast przypadek Polski jest specyficzny, on się bardzo powoli rozwija. Dlaczego? Obserwujemy przede wszystkim wzrost zainteresowania w kontekście funduszy inwestycyjnych i innych inwestorów instytucjonalnych. Natomiast co do oferty instrumentów indeksowych skierowanych dla pasywnych inwestorów, to w kontekście polskiej gospodarki i produktów polskich znajdujemy się dopiero na początku rozwoju. Spada popularność inwestowania na GPW wśród indywidualnych inwestorów, ale jeśli chodzi o pasywne inwestowanie, to tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Jeśli chodzi o nasze zadanie w ramach GPW Benchmark, to komunikacja z rynkiem i pobudzenie tej komunikacji tak, aby myśleć nieco bardziej przyszłościowo o tym, czego oczekuje inwestor i jakich indeksów oczekuje inwestor, w jakie indeksy chciałby inwestować. Z punktu widzenia GPW Benchmark dostrzegamy rosnącą popularność indeksów, bo kiedy wstajemy rano, to chcemy wiedzieć, co się dzieje na giełdzie. Najlepiej wtedy jednym rzutem oka wiemy, czy WIG20, czy zwykły WIG rośnie, czy spada. Więc z punktu widzenia pasywnego inwestora kwestia indeksu jest bardzo istotna. Ale jeśli chodzi o inwestowanie w indeksy, tu jest jeszcze ogromne pole do popisu. To prawda. Ale zasadnicze pytanie z punktu widzenia indywidualnego inwestora to jakie są największe korzyści inwestowania indeksowego? Co ty na ten temat powiesz, Efram? Te korzyści dla indywidualnych inwestorów. No, są trzy takie atuty, które przychodzą mi do głowy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o inwestowanie, to ludzi interesują koszty, więc fundusze indeksowe generalnie są wehikułami nisko kosztowymi, które po prostu podążają za indeksem. Po drugie, efektywność z punktu widzenia podatkowego, a trzeci atut, zwłaszcza ETF-y, to płynność. I teraz, jeśli wyjdziemy poza świat ETF-ów, to ogólnym atutem jest dostęp do rynku, możliwość inwestowania w rynku w taki sposób, gdzie mamy ekspozycję na pewne sektory rynku, które nas interesują, czy to WIG20, czy to Standard & Poor's 500, czy MSCI, czy Nikkei. Dowolny indeks, na który chcemy mieć ekspozycję, możemy właśnie w takim funduszu indeksowym sobie zapewnić. A rynek polski. Mówiłaś, Aleksandra, że polski rynek bardzo powoli się w tym aspekcie rozwija, ale fundusze indeksowe pomagają polskim inwestorom skorzystać z rozwoju rynku, prawda? Absolutnie. Wydaje się,
że kiedy rozmawiamy z partnerami biznesowymi, z przyjaciółmi i mówimy o indywidualnych inwestorach, to wydaje się, że on dosyć dobrze wie, w co chciałby zainwestować, ale ważne jest to, aby przyciągnąć także innych klientów, którzy nie mają tej wiedzy, nie śledzą fundamentów tak dobrze jak zaawansowani inwestorzy. Dlatego z punktu widzenia dostępności rynku finansowego dla klientów, wydaje mi się, że inwestowanie w indeksy jest dobrym wyborem. Dlaczego? Bo bariera wstępu jest stosunkowo niska. Po prostu nie trzeba śledzić wiadomości o spółkach, nie trzeba doskonale rozumieć sytuacji przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie chcemy wpychać banknotów do materacu albo trzymać pieniędzy z banku. I mamy wtedy ten wybór albo inwestowania w średnim czy w długim horyzoncie i wybrać sobie taki koszyk, który został dla nas wybrany przez profesjonalistów. Profesjonalistów to chodzi nie tylko o administratorów, bo nie tylko administrator funduszu ocenia, co jest ważne i tworzy indeks po indeksie, żeby nam namieszać w głowie, tylko jest to portfel wybrany przez profesjonalistów w taki sposób, że został przedyskutowany z inwestorami instytucjonalnymi, został przedyskutowany z uczestnikami rynku, został przedyskutowany z pośrednikami na rynku finansowo-kapitałowym. Dlatego uważam, że indeks i inwestowanie indeksowe może uzyskać większą popularność, jeśli zrozumienie, że wybór jednego koszyka to nie znaczy, że wybieramy tylko jeden koszyk. Można wybrać kilka ETF-ów, kilka strategii pasywnego inwestowania i zarządzać swoim portfelem. I wtedy można oferować ETF-y, które skupiają się na przykład na spółkach średnich, bardzo popularnych, czy też ETF-y, które skupiają się na rynku obligacji. I jest taki ETF już na giełdzie warszawskiej, który właśnie skupia się na obligacjach, ale także jakiś taki przyszłościowy ETF, który skupi się na czymś bardzo obiecującym na przyszłość, na przykład ESG. Spółki wybijające się w dziedzinie ESG lub coś, czego jeszcze nie mamy dostępnego w Warszawie, ale kwestie zróżnicowania portfelu, inwestowanie indeksowe daje właśnie taką możliwość stworzenia strategii biznesowej, która zawiera coś, co zostało już dobrze zestawione i przygotowane przez specjalistów. Czyli chodzi o to, że kiedy ktoś mówi o inwestowaniu pasywnym, to nie znaczy, że kupuję coś i trzymam. Nie, to nie znaczy kup i zapomnij. Nie, to znaczy kup i oczywiście nie musisz wszystkich aktywów w jeden indeks zainwestować. Możesz sobie wybrać koszyk dla jednego sektora, na przykład z GPW Benchmark, a później pójść do Eframa i skorzystać z jego oferty, tak aby uzyskać różnorodność naszego portfela. Indeks daje ekspozycję na koszyk firm, ale nie musimy ograniczać się do tego jednego instrumentu. Efram, czy tak właśnie to wygląda, jeśli chodzi o inwestowanie w Ameryce? Tak, dokładnie. Każdy ma swoje poczucie strategii inwestycyjnej. Ciekawe jest to, zwłaszcza w kontekście rozwoju rynku ETF, to słowo access, dostępność. Możliwość dostępu jest tak wielka, jak wcześniej było to niemożliwe. Kiedy inwestujemy na giełdzie amerykańskiej, chcemy na przykład mieć ekspozycję na rynek akcji, to mogę zestawić portfel z określonych typów ryzyka, na przykład fixed income o stałym dochodzie, czy strategia sektorowa, czy jakiejś konkretnej części świata, na przykład w pewnych krajach europejskich, czy ekspozycja na Azję Południowo-Wschodnią. Wszystko to możemy uzyskać w ramach tych projektów. Świetnie.
A teraz chciałem cię, Efram, zapytać o historię twojego rynku. Na pewno znasz tego pana, który napisał książkę i w zasadzie chyba stworzył sektor inwestowania indeksowego. I dzięki nim miliony inwestorów na świecie mają możliwość korzystania z bardzo niskokosztowych instrumentów inwestowania. Czy ta książka miała duży wpływ na inwestowanie? O tak. Jest bardzo dużo pieniędzy w ramach Vanguard i inwestowanie indeksowe przeszło pewnego ogromnego wstrząsu właśnie po tej książce. To zaczęło się już w latach 70., a dosłownie kilka dni temu oglądałem wywiad z nim i to jest historia niesamowita tego przełomu. Tak wiele można właśnie się dowiedzieć z tej książki. Kiedy w latach 70. się to wszystko ruszyło, to po 15 latach uzyskaliśmy kolosalną korzyść. I to jest taki prawdziwy barometr 100 największych firm. Kiedy mówimy o Nasdaq 100, to są przecież te spółki, gdzie inwestowanie indeksowe się zainicjowało. I tam mieliśmy też źródło powstawania ETF-ów. Wzrost niesamowity, $200 milionów pod koniec ubiegłego roku, tylko w oparciu o jeden benchmark. 11 lat zajmuję się tutaj tym typem inwestowania i na początku mojej pracy byliśmy daleko, daleko w tyle w porównaniu z tym. Joe Bogle właśnie położył podwaliny tego, jak inwestowanie indeksowe się rozwinęło. Ale są dosłownie setki innych produktów, które trakują Nasdaq. Są instrumenty pochodne, instrumenty futures, options. Masa instrumentów, które opiera się na inwestowaniu indeksowym w odniesieniu do Nasdaq 100. A więc ten indeks Nasdaq 100 jest niezwykle, niezwykle kluczowy i rola Joe Vogela była tutaj w tym aspekcie po prostu nieprawdopodobna. Był on ojcem chrzestnym inwestowania indeksowego, można powiedzieć. Tak, ojciec chrzestny Joe Vogel. A nawet Warren Buffett, który nadal jest z nami, jest bardzo ważny w inwestowaniu indeksowym. Powiedział, że 90% inwestorów powinno po prostu kupić indeks, powinno kupować indeksy. Czyż nie? Tak, to jest taka łatwa ekspozycja. Nie trzeba dokładnie rozpoznać sytuacji gospodarczej. Po prostu można kupić indeks, który trakuje, podąża za danym inspektem. Można po prostu kupić S&P 500 czy jakikolwiek inny barometr. Można kupić Nasdaq 100. Można po prostu kupić taką ekspozycję na indeks i mieć ekspozycję na rynek amerykański. Bez żadnej pracy u podstaw, prawda? I to jest niesamowite w inwestowaniu indeksowym, że właśnie w sposób tak prosty można tego trakowania indeksu. Nie musimy się zastanawiać, czy ta firma jest średnia, czy duża, czy wchodzi na rynki wschodzące, czy nie wchodzi. Nie musimy się tym zajmować. Administrator funduszu to wszystko robi.
my po prostu stosujemy tracking indeksu. I dlatego dla mnie jest to coś tak atrakcyjnego i cennego. Mówimy o inwestowaniu pasywnym, ale mamy aktywne wybory i pasywne inwestowanie w Ameryce. Mamy fundusze emerytalne, które stosują tę metodę. I te środki płyną na bieżąco z funduszy emerytalnych. Warto też wspomnieć, że fundusz nie musi, czy inwestor nie musi skupiać się nad działaniach firm, ponieważ to jest jakby dla niego już zanalizowane przez administratora funduszu. Smart Beta nie tak łatwo się zarządza z punktu widzenia ETF-ów, ale jeśli patrzymy na sektor indeksów i rynek indeksów w taki sposób, który w danej grupie firm znajduje jakąś specyficzną cechę wspólną, jakąś idiosynkrazję, co sprawia, że chcielibyśmy w ten indeks inwestować. Jeśli przygotuje się taki indeks, to można mieć ekspozycję na coś, na czym nam zależy, w co wierzymy. I to jest bardzo obiecujące z punktu widzenia ESG i spółek zaangażowanych w ESG oraz indeksów ESG, ponieważ to, co jest obecnie istotne, to w kontekście ESG wybór takich firm, które inwestują w sposób, który jest zgodny z czynnikami ESG. Dla indywidualnego klienta trudno przecież jest ocenić, w jaki sposób naprawdę dana firma angażuje się w ESG. Natomiast administrator dokonuje takiej analizy. Dlatego moim zdaniem to jest znakomity wehikuł zapewnienia inwestorów, że inwestują w coś, w co wierzą, ale próg, bariera wejścia jest dzięki temu dla nich dużo niższa. Jeśli mogę dodać, to świetne, co mówi Aleksandra, ale pamiętajmy także, że większość indeksów opiera się na regułach, na przejrzystości. To znaczy ustalone są pewne reguły. Tak ten indeks musi funkcjonować, takie są zasady płynności, kapitalizacji. Trzeba być notowanym na pewnych giełdach, obecnym na pewnych rynkach i tak dalej. Więc jest określona seria wymogów, kryteriów, które muszą być spełnione. A jeśli się tych kryteriów nie spełnia, to nie znajdzie się miejsca w danym indeksu. Na przykład Nasdaq 100 jest to kluczowe i ważne, aby rozumieć tą metodologię. Nie trzeba znać wszystkich szczegółów, ale wiedzieć, że są reguły, które sprawiają, iż do jakiegoś indeksu się należy czy nie, i są komitety analityczne, które analizują kryteria wstępu do indeksu. Na przykład jeśli patrzymy na Tesla, która w lipcu 2013 weszła na indeks 100, a w 2020 weszła jako członek S&P 500. To już firma o 60 miliardach dolarów. To już nie jest large cap, to już jest mega cap. To firma o rozmiarach rzeczywiście kosmicznych. Oczywiście każdy ma swoje zdanie na temat wspomnianego ESG, natomiast z punktu widzenia inwestowania indeksowego na przykład, to musimy zrozumieć, jakiego rodzaju ekspozycję stosujemy, bo dla jednego ESG to coś takiego, a dla innego coś innego. Dlatego ważne są te reguły opisujące, w jaki sposób ESG jest skonfigurowane w danym indeksie. Więc mamy tutaj pewne wybory. Musimy zrozumieć, jak to działa, jak indeks
się ze sobą łączą, jeżeli chodzi przede wszystkim o zarządzanie, jeżeli chodzi o posiadanie konkretnych aktywów. Niestety w Polsce nie mieliśmy ludzi takich jak na przykład John Bogle albo też Warren Buffett, jeszcze się taki nie urodził na razie, no ale mamy GPW Benchmark. Stąd pytanie do Aleksandry. To znaczy, jak widzisz rolę benchmarku, GPW Benchmarku? Dlaczego to jest teraz przede wszystkim główne pole zainteresowania inwestorów i skąd bierze się wasz znaczny sukces? To teraz jeszcze dodając, mamy dwa komitety dla naszych indeksów. To znaczy mamy komitet nadzoru, podlegamy konkretnym regułom, czyli jest tutaj pewne ciało, które zajmuje się nadzorem naszej metodologii, a z drugiej strony mamy również ciało doradcze. To znaczy takie ciało, które składa się z ekspertów rynkowych, którzy doradzają nam, jeżeli chodzi o zmiany metodologii, które zostaną wprowadzone. No i mamy właśnie dostęp do takiej wiedzy specjalistycznej od profesjonalistów. Mamy dwa komitety i to jest niesłychanie ważne, ponieważ tutaj ważne jest i bezpieczeństwo, i przejrzystość, i indeksy muszą to mieć. To legło podstaw powstawania indeksu w ogóle. Indeksy warte są tyle, ile jest zaufania, które pokładają w nie klienci, inwestorzy. Jeżeli to jest konieczne, trzeba wprowadzać zmiany i to trzeba doskonale zrozumieć. Dlaczego? I to jest kluczowe, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji o inwestowaniu w te indeksy. Teraz, jeżeli chodzi o inwestorów korporacyjnych, no to tutaj mamy konkretne pole zainteresowania. Natomiast chcielibyśmy na pewno dodać kolejną rzecz do tego, do tej układanki. Chcielibyśmy się skupić na konkretnych sektorach. Chcielibyśmy zbudować takie właśnie indeksy, które oceniałyby zachowania, trendy w konkretnych branżach gospodarki. Mamy WIG Games, to jest nowy sektor, który się pojawił, który jest przypisane do branży gier. Mamy jeszcze WIG 140, czyli bardzo dużo firm, które są nadawane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To jest świetne wejście, szczególnie z punktu widzenia klientów, z punktu widzenia kapitalizacji rynku. Natomiast teraz trzeba się koncentrować na czymś bardziej przekrojowym. Szczególnie w ujęciu polskiej gospodarki, no, my nie urośliśmy jeszcze do rozmiarów Nasdaqu. Nie mamy takich firm, które byłyby u nas notowane, byłyby podobne do tych z Nasdaqu. Niemniej mamy ważne firmy w naszym portfolio, które mogą być atrakcyjnym produktem. Szczególnie, jeżeli je się dobrze poszereguje i poprzypisuje. Mamy na przykład instytucje finansowe z jednej strony, tego jeszcze nie mamy, a chcielibyśmy mieć. Chcielibyśmy dodatkowo również mieć coś, co nazwalibyśmy taką prawdziwą gospodarkę. Prawdziwą gospodarką, czyli firmy, które rzeczywiście przekładają, których aktywność przekłada się na wzrost polskiego PKB. Mamy do tego usługi. No i usługi to na pewno jest interesujący i ważny sektor dla polskiej gospodarki otwarty, ale plus handel internetowy i e-commerce to na pewno branża ciekawa, szczególnie jeżeli chodzi o ostatnie debiuty na polskiej giełdzie, na giełdzie warszawskiej. To są takie sektory. Mamy do tego jeszcze ujęcie cross-sektorowe i to sprawi, że taki rodzaj inwestowania indeksowe stanie się jeszcze popularniejsze. I teraz, jeżeli mamy firmy, które są płynne, można wtedy się skoncentrować na wyborze metody replikacji. Mamy ETS-y. Na pewno będziemy również te kwestie podnosić w naszych rozmowach z rynkiem. Będziemy również prowadzili konsultacje publiczne, zanim wprowadzimy konkretne indeksy, tak żeby bezpośrednio odnosić się do potrzeb tak instytucjonalnych, jak i indywidualnych inwestorów. Natomiast, co jest ważne, no i tutaj trzeba powiedzieć, że nie do końca zgadzam się z przedstawicielami inwestorów instytucjonalnych. Nie do końca warto jest grupować inwestycje pod kątem ESG, wymiaru ESG. Ciężko jest zrozumieć, co ESG miałby znaczyć dla
inwestowania. Teraz wierzymy, że ESG jest ważną składową firm, szczególnie jeżeli chodzi o informacje niefinansowe, które firmy ujawniają. Dlaczego jest takie nasze przekonanie? Ano dlatego, że na tę chwilę baza odniesienia firm, które publikują takie informacje, jest dość niewielka. Z tego punktu widzenia ciężko byłoby stworzyć właśnie taki reprezentatywny indeks tylko i wyłącznie dla takich firm. Ale czy to nie byłby dobry moment, żeby rozpocząć rozmowę na temat tego, w jaki sposób oceniać plany firm, plany, które są teraz czynione, szczególnie w kontekście ograniczania wydatków na energię, ograniczania emisji, wszystko po to, żeby nowy klient miał konkretną metodologię inwestowania firmy, które będą, pojawią się za 20-30 lat. No jestem przekonana, że tworzenie indeksów, strategia indeksów sprowadza się właśnie do tego wybiegania w przód. Demografia, ESG i inflacja to są teraz najistotniejsze trendy. To są właśnie takie zagadnienia, które należy podnosić. To są te znaki zapytania, na które powinniśmy również, do których się powinniśmy ustosunkować. Oczywiście pytanie o przyszłość wraca. Natomiast Efram, twoje zdanie na temat ESG. Mam wrażenie, że już odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli mamy 5 ludzi, no to wtedy będzie 20 różnych opinii w kontekście ESG. Każdy myśli, że to sprowadza się do spraw środowiskowych, ekologicznych, ale jest tego dużo więcej. Emisje to jest jedna składowa, ale mamy jeszcze ład korporacyjny. Sprawy społeczne są niezmiernie ważne. Nie można robić jednego bez drugiego. Nie można się angażować w jeden obszar bez angażowania się w inny obszar. Jest jeszcze ten element E. To, co będziemy mieli za 15 lat w takim horyzoncie. Zielona infrastruktura, technologie, energetyka wiatrowa. Jeszcze w 2010 roku ujęliśmy to w znaku. Zielona gospodarka została tam odzwierciedlona. Mamy tutaj te 3 litery ESG. Każda symbolizuje jakiś konkretny obszar zainteresowania. Więc czym są indeksy ESG? Mamy firmę, która jest liderem, która ma dane dotyczące tego tematu. Trzeba jednak tutaj patrzeć na to, jaki jest zamiar biznesowy firmy, jakie są cele firmy, czy firmy angażują się w jeden obszar. Nauczyłem się tutaj w tym temacie wielu rzeczy. Trzeba na te dane patrzeć w sposób analityczny. Podsumowując, w ESG jest bardzo wielu sprzedawców, którzy sprzedają dane ESG. Jeżeli ktoś chce się tym zainteresować, może to zrobić. Opinii jest tutaj bardzo dużo. Niemniej jest jedno wyzwanie. Szczególnie ono tyczy się Europy. To znaczy jest bardzo wiele sposobów, bardzo wiele. Mamy rządy, mamy reguły, które mogą tutaj pomagać klasyfikować produkty. Tutaj Europa jest na pewno bardziej zaawansowana niż Stany Zjednoczone. Natomiast wydatki na tę branżę, na ten wymiar są w Stanach Zjednoczonych przeogromne. Dane oczywiście pochodzą z Bloomberga. Bardzo ciężko jest to określić w sposób jednoznaczny. Natomiast czego tutaj szukamy, to powinno nas przede wszystkim interesować. Jakiemu sprzedawcy się ufa? Czy to jest lider danej branży? Przede wszystkim warto zainteresować się tymi, którzy mają wiedzę w tym temacie. A jeśli mamy sprzedawców, jako ci, którzy zajmujemy od indeksów, musimy wybrać jednego, 2, 3. Musimy zarządzać tymi informacjami. No to okej, ale z punktu widzenia
indywidualnego inwestora trzeba dużo zrozumienia. Czym jest ślad węglowy? Za czym stoi literka E? Czym jest G, czyli ład korporacyjny? Czy ten ład korporacyjny jest w porządku, czy nie jest w porządku? Czy jest odpowiedni, czy nie jest odpowiedni? Jeśli mamy się tym zająć, no to musimy jakoś zagospodarować całą tę masę informacji, które do nas spływają. Czy musimy patrzeć na to w sposób jakiś oddzielny, czy w sposób złożony, holistyczny? Musimy dysponować prognozami, więc chciałabym przekazać pewną perspektywę indywidualnemu inwestorowi, który chciałby prowadzić swój biznes właśnie na tym poletku, więc to my powinniśmy za tych inwestorów te decyzje podejmować i z tym wiąże się oczywiście niesłychana odpowiedzialność. I muszę to brać pod uwagę. Każdy w tym temacie ma jakąś swoją opinię, jakieś własne postrzeganie. Ktoś może powiedzieć, że powinniśmy raczej skoncentrować się na tym segmencie, innych interesuje coś innego. Kogoś bardziej interesuje monitorowanie śladu węglowego. Jakie cele tutaj powinny być ujęte? Jakie są pierwszoplanowe, drugoplanowe? Czy te wszystkie cele są równoważne? Produkcja i tak dalej. Tych pytań jest cała masa, niedostatek danych. Oczywiście odnoszę się tutaj do perspektywy rynku polskiego. No trochę patrzę również na region EMEA. Trzeba się tutaj otworzyć, mieć taką otwartą perspektywę. Stany Zjednoczone już są zaawansowane, to samo rynki dojrzałe. Mamy do dyspozycji informacje, mamy mnóstwo danych dotyczących tematu ESG i w Polsce, i w Republice Czeskiej, i na Węgrzech, i na rynki wschodzące. Też my jesteśmy rynkami rozwiniętymi z jednej strony, ale z drugiej strony jeszcze musimy gdzieś tam za tymi trendami nadążać. Więc w regionie EMEA te dane jeszcze nie są dostateczne, a mowa przecież o miliardach, bilionach dolarów w ESG. No, tutaj w Polsce nie ma jeszcze dostatecznych warunków do tego, żeby stworzyć indeks, który wyłącznie koncentrowałby się na ESG. No tak, no chciałbym też się do tego odnieść. Klienci i w Stanach, i w Europie pokazują to, że dużo rzeczy teraz się zaczyna dziać w Europie. Mamy wiele debiutów, wiele nowych rzeczy, są indeksy, które już od jakiegoś czasu działają. Klienci zgłaszają się z informacją zwrotną, że strategia była świetna. Nawet bez zmiany metodologii, no to tutaj trzeba uwzględniać jakąś ESG. Oczywiście to jest rzecz absolutnie mega interesująca, szczególnie w ostatnich latach. Bardzo wielu albo włącza nowe indeksy, albo też zmienia metodologię już istniejących i tak właśnie adaptuje się do zmian, tworzy nowe pojęcia, kwestia danych w chmurze, cyberspace i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o rynek polski, no nie jesteście tak daleko w tyle, jak może sobie wyobrażacie. My sami utworzyliśmy taki indeks rok temu. Wtedy się zaczęło to śledzenie. Więc w tym ujęciu nie jesteście daleko. No ale na pewno jeszcze tego potencjału jest bardzo dużo. Ten potencjał można wykorzystać. Trzeba tylko sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to zrobić. Jak zamęzić pole widzenia? Jaką metodologię wybrać, jak ustrukturyzować ten koszyk inwestycji. To są najważniejsze wyzwania i zgadzam się w 100%, są to wyzwania wspólne. Ale jeżeli staramy się zbudować benchmarki, które ludzie będą chcieli śledzić, no to musimy mieć dość danych, dość informacji, żeby to po prostu było przedsięwzięciem sensownym. Więc musimy mieć tutaj to wszystko ustrukturyzowane, dobrze zarządzanie. Nie można po prostu tutaj jakoś się zgadzać na niewiadome. Rynek amerykański jest oczywiście najbardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o fundusze indeksowe. Efram, jak myślisz, jak to widzisz? Jakie są najciekawsze produkty, rozwiązania, które są oferowane
inwestorom amerykańskim. Jakie są najbardziej atrakcyjne, jakie też są najbardziej egzotyczne dostępne na Twoim rynku? Ciężkie pytanie. Oczywiście jestem tutaj, mam swoje zdanie, no i oczywiście je wyrażę. Jest parę rzeczy, które się teraz tutaj pojawiają. Inflacja jest na pewno bardzo istotnym trendem. Rozwiązania dotyczące dochodu tutaj mogą być na pewno bardzo pomocne, jeżeli się w akcje inwestuje, czy też obligacje, no to dochód, niekoniecznie dochód stały z obligacji, ale po prostu dochód i tutaj strategie, które oferujemy, są liczne na nas taką. Na pewno dobrze się sprawdzają na rynku amerykańskim. Czyli kwestia obsługi, zarządzania, to jest na pewno ważne. Tutaj mamy na przykład takie rozwiązanie 7% dochodu i każdego miesiąca wypłaca się 1/12 tego. Więc mamy tutaj bonus dywidendy i tak dalej. Więc koniec końców będzie się miało pod koniec 7% zwrotu, jeżeli chodzi o tę stronę dochodową. Mamy opcje. Jest tutaj jeszcze bardzo dużo potencjału, więc Nasdaq 100. Tutaj jest dużo strategii, które oferujemy. Wiemy, że tutaj jest bardzo dużo zawirowań i tak jak prowadzi się obrót, no to tutaj to na pewno przekłada się na wypłatę. Ten indeks Nasdaq 100 jest tutaj ważny, tutaj jest dużo produktów. Jeżeli chodzi o ETF-y, to są też na pewno bardzo popularne. Tutaj ich jest bardzo dużo, 10-11%. I tutaj z tego płynie na pewno bardzo, bardzo szeroki strumień wpływów. Jeżeli mówimy o ciekawych rzeczach, no to na pewno overlaye do tego dochodzą ETF-y. 7 miliardów dolarów. Jeszcze inne oczywiście kwestie, jeszcze inne produkty oparte na opcje, na akcje. To i też sobie świetnie radzą, podobnie jak na całym świecie. To są ważne wehikuły. Mamy tutaj różne sposoby, które można właśnie w takie wiązki grupować. Opcje na sprzedaż, ETF-y, opakowane w ETF-y mogą być bardzo ciekawe z punktu widzenia inwestorów. No właśnie tutaj też są opcje, kwestie zarządzania ekspozycją i tak dalej, i tak dalej. To są kwestie oparte na opcjach, dodatkowo jeszcze dochód, to na pewno są jakieś takie bardzo ciekawe konstrukcje. W Stanach też jest na pewno bardzo mocna koncentracja na rozwiązaniach tematycznych, które teraz się pojawiają na rynku i są bardzo popularne. To o tym już mówiliśmy na początku i teraz zobaczcie, jaki rozwój odbył się w świecie indeksów na przestrzeni ostatnich 15 lat. To nie tylko te najprostsze wersje produktów teraz, dużo rzeczy się dzieje, szczególnie w ostatnich latach, więc indeksy mają teraz strategie, które są przejrzyste, które dają właśnie takie dają aktywną betę. Te trendy się na pewno utrzymają. Będziemy mieli ujęcie tematyczne, będziemy mieli ESG, ale to wszystko będzie obecne. Więc będziemy patrzyli na sektory tradycyjne i będziemy je na przykład przekrojowo traktować. Weźmy na przykład technologię. Tutaj tych ujęć technologii możemy mieć 100. Czy mówimy o cyberbezpieczeństwie, czy mamy o sztucznej inteligencji, czy o samochodach elektrycznych. No właśnie, no i te rzeczy na pewno się będą dalej rozwijać. Tak na pewno, to na pewno się utrzyma. To jest wielki przełom. Jaki to jest sektor? Czy to są sektory tematyczne, czy jakieś inne? ESG, jaki to jest sektor? Czy to jest sektor tradycyjny, czy to jest gdzieś między sektorami? Jak to się plasuje?
jakieś egzotyczne, ciekawe rozwiązania na rynku polskim, czy też innych rynkach, które moglibyśmy też potem jeszcze w Polsce wdrożyć. Teraz chciałbym się skupić na czymś, co pewnie nie jest bezpośrednio odpowiedzią na Twoje pytanie. Obecnie mamy 11 ETF-ów, które są notowane. Zanim będziemy mówić o czymś egzotycznym, to raczej rozwijajmy naszą ofertę, bo nie możemy się na razie porównywać do Nasdaqa. Mamy natomiast wiele krajów, które są jeszcze przed nami, powyżej tej listy 11. Więc główne wyzwanie obecnie to sprostać wzrostowi stóp procentowych, bo to wpływa oczywiście zarówno na obligacje, jak i na rynek akcyjny. To wprowadza pewne zaburzenia, na przykład w kontekście długości obligacji. Chcemy także zwrócić uwagę na kwestie indeksów dla obligacji przedsiębiorstw korporacyjnych. No i pewne wyzwanie, jeśli chodzi o płynność w tej dziedzinie, bo to ma swoje implikacje co do funkcjonowania tego rodzaju indeksu. Na chwilę obecną, jak już wspomniałam, to taki indeks, który uwzględnia w jakim stopniu ESG, czy ślad emisyjny, czy w jaki sposób wiąże się z wymogami BMI, to coś, co byłoby interesujące, byłoby wyzwanie, byłoby egzotyczne. Ale w tym momencie chcemy skoncentrować się na tym, żeby ludzie zrozumieli, że pasywne inwestowanie nie oznacza, że jesteśmy zupełnie bierni, tylko stanowi pewną bazę dla strategii inwestowania i po kilku latach wtedy, myślę, będziemy mogli mówić o czymś bardziej egzotycznym w rodzaju aspektów cyfrowych, technologii cyfrowej, bo obecnie rynek domaga się indeksu gamingowego. No to zrealizowaliśmy tę potrzebę, ten desiderat. W Polsce są ogromne możliwości, jeśli chodzi o firmy gamingowe. No ale jeśli zbierzemy wszystkie firmy, no to na rynku takiego jak Polska stoimy wobec problemu lidera tego sektora. Więc powiedzmy jedna, czy dwie bardzo duże firmy, a później wiele malutkich. I ten indeks może być popularny, daje możliwość monitorowania i śledzenia sytuacji w sektorze, ale problemem jest to, że aby zbudować taki indeks i strategię inwestową w oparciu o ten indeks, musimy się dobrze nad tym zastanowić. I ludzie muszą rozumieć, że nie jest tak łatwo stworzyć nową technologię dla WIG-u, nowy indeks handlu detalicznego na przykład, bo inwestowanie w firmę, inwestowanie w indeks to trochę dwie różne rzeczy. Musi być możliwość zdywersyfikowanego portfela, dlatego chciałbym zachęcić inwestorów instytucjonalnych do rozmawiania z nami i konsultowania takich możliwości, na przykład czy WIG Games byłby interesujący dla rynku, czy coś takiego przekrojowego byłoby interesujące, bo nie tylko to, co administrator decyduje, powinno się pojawić, ale także to, czego chcą inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni. No i rodzi się pytanie przyszłości sektora. Słyszymy, co mówicie, że ten rynek rośnie, ten sektor rośnie, ale jednocześnie robi się coraz bardziej skomplikowany. Jak ty, Efram, się na to zapatrujesz? Myślę, że Aleksandra tutaj trafiła w sedno. Myślę, że ESG na pewno wymaga teraz dalszego rozwoju i to jeszcze będzie się rozwijać przez wiele lat. Weźmy 100 miliardów dolarów w ETF-ach amerykańskich. To oczywiście jest spora kwota, ale 7 miliardów dolarów to całkowita baza amerykańskiego
ETF-u. Teraz patrząc na, więc widać, jaka jest tu jeszcze rozbieżność. Jeśli patrzymy na Bloomberg, to około 15% ETF-ów z całego sektora w Ameryce są alokowane tematycznie. To jest około 150 miliardów z całego biliona. Więc jest wiele rozwiązań, które są możliwe. Mamy kolejne 20 miliardów w opcjach ETF, więc jest dużo pola do rozwoju i bardzo ekscytuje mnie to, jak następne 5-10 lat w tym sektorze będzie się kształtować. A ty, Aleksandro, co uważasz? Zgadzam się. Gdybym miała powtórzyć te trzy litery ESG, to będzie nudne dla wszystkich, ale nie uciekniemy od tego. Najłatwiejszy przykład to to, że ludzie muszą zrozumieć, że jeśli znamy firmę, która uwzględnia przechodzenie od tradycyjnych źródeł energii do alternatywnych źródeł energii, to na pewno zadowoli inwestorów. Ta literka E jest bardzo istotna. Jeśli chodzi o S, kwestię społeczną również jest ważna, a governance przez wiele lat właściwe zarządzanie było odpowiedzialne za najlepsze zyski, bo jeśli firma jest dobrze zarządzana, to przynosi oczywiście dobry zwrot z inwestycji. Dlatego uważam, że ESG to jest klucz, to jest najważniejszy aspekt. Nie uciekniemy od tego. Z punktu widzenia perspektywy europejskiej przynajmniej, nie chodzi o to, w co wierzymy, czy wierzymy, że ESG jest czymś wymiernym, dotykalnym, czy nie, ale pojawia się tyle teraz rozporządzeń w dziedzinie ESG, że musimy zrozumieć, że każdy indeks musi na to pytanie odpowiedzieć, w jakim stopniu aspekt ESG jest uwzględniony. Zarówno w Polsce, jak i w Europie administratorzy muszą informować, czy te spółki są zgodne z ESG. A więc to jest ogromne wyzwanie i na pewno to się wiąże z otoczeniem regulacyjnym, które się rozwija. Natomiast to również jest bardzo ważne, to indeksy tematyczne. To jest ważne dla dostarczycieli indeksów, ale także funduszy inwestorów instytucjonalnych. Skupiają się na tych sektorach, które mogą być interesujące, które są obiecujące z punktu widzenia przyszłości gospodarki. Przechodzimy przez kolejną rewolucję przemysłową, czy rewolucję cyfrową, można by powiedzieć. I tutaj skupienie się na odpowiednim koszyku firm może dać odpowiednią odpowiedź na pytanie, w jaką stronę zmierza gospodarka w najbliższych dekadach. To bardzo ciekawe. Pozostało nam jeszcze trochę czasu, więc takie pytanie. Wielu z naszych widzów to początkujący inwestorzy. Jaką macie dla nich radę, aby rozpocząć inwestowanie w tych niepewnych czasach? Straciliśmy na chwilę Eframa, ale teraz już cię słyszymy. Bardzo przepraszam. Tak, to dobre pytanie. Myślę, że najważniejsze dla początkującego inwestora to edukacja. Zanim zaczniemy inwestować, musimy zastanowić się, o co nam chodzi, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz ostateczny cel inwestowania, umieszczenia czegoś w naszym portfelu inwestycyjnym. Może doradca finansowy by tutaj pomógł. Czy chcemy uzyskać ekspozycję na nową klasę aktywów, czy na przykład kryptowaluty? Jest tego tak wiele w Ameryce, o tym się bez przerwy mówi.
są nieustannie na ten temat konferencje i na temat kryptowalut i w te. To jest ogromny temat, żywo dyskutowany, kryptowaluty. Więc warto się po prostu trochę poduczyć, zanim zabierzemy się za inwestowanie. Jak również warto uzyskać doradztwo finansowe i przed rozpoczęciem inwestowania. Trzeba też po prostu dokładnie się zastanowić, o co nam chodzi, co chcemy osiągnąć. Bo jak kupujemy dom, no to wiemy, na czym nam zależy. Kiedy coś kupujemy, ale nie wiemy za dużo o tej dziedzinie, to musimy sobie o tym poczytać, żeby się dowiedzieć, czy to będzie samochód, czy inny produkt. Musimy się upewnić, że ten samochód będzie posiadał te funkcje, na których nam zależy. Rozumiem, że teraz chwila dla mnie. Dodając do tego, co powiedział Efra, myślę, że najważniejsze, poza tym, co mówią wszyscy na każdym panelu, w każdej dyskusji, nawet w prywatnych rozmowach, oceń ryzyko. I nieustannie się o tym słyszy. Ocenić to ryzyko. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne, to także należy ocenić perspektywę inwestycyjną. Trzeba zrozumieć, czy zamierzamy inwestować i uzyskać zwrot z inwestycji przez najbliższą dekadę, czy myślimy o 20-30 latach. To naprawdę stanowi dużą różnicę w kontekście strategii i omawiania strategii z doradcą, czy też samym sobą. Bardzo ważne jest także to, aby zrozumieć, i to też w nawiązaniu do tego, co mówi Efram, komunikację, bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż w 2021, a jeszcze bardziej nas to odróżnia od 2020. Koniec z tanimi pieniędzmi. Oczywiście jest dużo płynności na rynku, ale sytuacja jest już dramatycznie. Są napięcia światowe, wzrost inflacji, kompletnie inne, inny poziom rentowności, a więc musimy dokładnie ocenić to, w jakiego rodzaju inwestycje chcemy się angażować. Jeszcze kilka kwartałów temu rentowność obligacji spadała, a teraz jest zupełnie odwrotny trend, a więc porównamy, co się dzieje na rynku obligacji, na rynku akcji, oceńmy tę sytuację, poczytajmy o tym, oceńmy ryzyko na rynku globalnym i dziedzinie, w którą chcemy inwestować. A więc edukacja i perspektywa długofalowa to najbardziej istotne, moim zdaniem, aspekty. No niestety czas nam się skończył. Efram, Aleksandra, dziękuję za obecność. Z ogromną przyjemnością mi się z wami rozmawiało. Dziękuję i dziękuję, Efram. Było bardzo miło cię spotkać na tym forum. Dziękuję również. Dziękujemy i powodzenia dla wszystkich.